Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który był wyczekiwany przez dość sporą grupę osób. Od jakiegoś czasu na moim Instagramie dzielę się z Wami tym, co aktualnie czytam, różne polecajki książkowe, oceniam, recenzuję dane książki i zauważyłam, że zawsze jak to robię, zawsze jak wrzucam coś związanego z książkami, to jest naprawdę bardzo duża aktywność na moim profilu. Też bardzo często odpowiadacie mi na to, co ja piszę, też recenzujecie dane książki i często wymieniamy się różnymi argumentami i coś w tym stylu. Dlatego zapytałam się Was na Instagramie, czy chcecie po prostu więcej książkowego kontentu z mojej strony i powiedzieliście, że tak i oprócz tego powiedzieliście, że bardzo, bardzo byście chcieli właśnie bookshelf tour, czyli po prostu tour po mojej biblioteczce. Opowiem Wam o wszystkich książkach, jakie mam, te, które bardziej lubię, te, które mniej, te, które polecam, tych, których nie polecam. Pokażę Wam też moją pierwszą przeczytaną książkę, opowiem Wam troszkę w skrócie, jak to się zaczęła moja cała historia z czytaniem. No a jeżeli Wy będziecie chcieli więcej kontentu książkowego, to dajcie mi znać, co byście chcieli, żebym mogła zrobić. Ja szczerze nie spodziewałam się, że będzie takie zainteresowanie tego typu tematem, a skoro jest to, to warto to wykorzystać i jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu filmików, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Oprócz tego zostawcie łapkę w górę i koniecznie kliknijcie subskrybuj, z racji, że zbliżamy się do progu 150 tysięcy, także fajnie byłoby to w końcu zrobić. Jeszcze tak słowem wstępu, zanim zaczniemy oczywiście nasz tur książkowy, chciałabym powiedzieć w ogóle Wam moją historię z czytaniem, jak to było, że się zaczęło i tak dalej, ponieważ jeśli chodzi o książki, to pamiętam, że jak byłam w podstawówce, to nie czytałam ich za dużo, najczęściej czytałam albo niektóre szkolne lektury, ale też nie wszystkie, no i jakieś takie pojedyncze książki, chociaż ja nigdy nie miałam wtedy jeszcze takiej zajawki do czytania i jakby nie pochłaniałam tak tych książek, jak robię to teraz, że po prostu nawet jak przeczytałam jakąś książkę, to nie było dla mnie coś wow, mega, czytanie jest świetne i tak dalej, tylko było to po prostu raczej takie, no spoko, wolę filmy i tak dalej, i tak dalej. No i w podstawówce właśnie czytałam dużo i potem poszłam do gimnazjum. I w gimnazjum na języku polskim za dodatkową ocenę można było zrecenzować książkę, którą się przeczytało. I ja nigdy nie byłam asem z języka polskiego, nie znałam się totalnie na wypracowaniach, różnych analizach i tak dalej, no po prostu nie siedziało mi to, nigdy nie byłam za bardzo humanistyczna. Ścisłowcem też za bardzo nie byłam, ale z dwojga złego wolałam jednak matmę. No i razem z Martyną, jeszcze jedną naszą koleżanką, ówczesną, zaczęłyśmy wypożyczać książki z biblioteki i zaczęłyśmy je czytać i recenzować. No i wtedy zaczęłam czytać kilka pierwszych książek, ale dalej to nie było takie wciągające. Dalej nie czułam tego takiego fajnego wow, jak wiecie, na przykład obejrzycie dobry film, albo no teraz już wiem, że jest takie uczucie również, jak się przeczyta fajną książkę, że chce się sięgać po więcej. Wtedy miałam po prostu, że czytam, bo muszę tak naprawdę. Nie było to nigdy takie moje zajawkowe. No i potem poszłam do liceum i zrobiło się bardzo głośno na temat jednej książki, do której sobie wrócimy później, jak będziemy prowadzić sobie tour. No i ja ją kupiłam i zaczęłam czytać i to była pierwsza taka mega gruba książka, którą przeczytałam od kilku lat wstecz. No i po przeczytaniu tej książki sięgałam po kolejne części tej serii i czytałam ją tak samo szybko i po prostu zakochałam się w tym. I tak później, jak skończyłam czytać tę serię, zaczęłam sięgać po kolejne książki, kolejne. I to tak naprawdę wtedy zaczęłam czytać tak bardziej zajawkowo, że zaczęło mi się to po prostu podobać, nie na zabicie czasu gdzieś w samolocie, czy nie na jakąś dodatkową ocenę na lekcji polskiego, tylko tak faktycznie, że wolałam na przykład wziąć książkę i zacząć ją czytać, niż po prostu odpalić jakiś film. No i tak czytałam przez całe liceum i aż teraz na studia. Wiadomo, ja nie mam tak, że czytam cały czas, że po prostu siedzę i pochłaniam książkę za książką, książkę za książką. Zdarzają się takie momenty, kiedy nie czytam nic przez kilka miesięcy, mam taki zastój czytelniczy, nie mam ochoty sięgać po nic nowego, nie mam ochoty kończyć tego, co zaczęłam. I to jest normalne, właśnie dlatego czytanie jest fajne, że nie musimy tego robić wtedy, kiedy musimy, tylko możemy to robić po prostu, kiedy chcemy, nie musimy się do tego zmuszać. Także to było tak słowem wstępu, jeśli chodzi o moją całą tą czytelniczą historię. Chciałam Was po prostu w to wprowadzić. I teraz przejdziemy już do tego, z czego składa się ten filmik, czyli do turu mojej biblioteczki. Wydaje mi się, że najpierw pokażę Wam ją tak całościowo, także let's go. Dobrze, jeśli chodzi o biblioteczkę, to prezentuje się ona w ten sposób. Jednak od razu zaznaczę, że nie są to moje wszystkie książki, z racji, że mam jeszcze biblioteczkę wspólną z mamą w pokoju gościnnym. To Wam pokażę na sam koniec, nie będziemy tam wszystkiego analizować, bo tych książek tam jest naprawdę masa. To nie są też w większości moje książki, tylko mojej mamy, ale po prostu będę chciała Wam tak pokazać z grubsza. Tutaj na górze jest, wiadomo, ich najwięcej.
więcej. Teraz zdecydowanie robię tej przestrzeni na książki coraz więcej. No i za niedługo też ta półka będzie poświęcona właśnie na książki, bo jak widzicie tutaj już kończy mi się miejsce. Może kiedyś zainwestuję w jakiś regał, ale aktualnie nie mam za bardzo miejsca na niego. Okej, także wydaje mi się, że zaczniemy sobie od tej strony, czyli od strony prawej. Tutaj mam taki pojemniczek i tutaj taką podstawkę, na której są moje kamienie. No i co? I przechodzimy do czegoś, co tak naprawdę było pierwszą książką, jaką przeczytałam w życiu. Dokładnie tak, z racji, że moją pierwszą książką, jaką przeczytałam w życiu, był Harry Potter. Wszyscy po prostu zawsze kochaliśmy i oglądaliśmy na potęgę Harry'ego Pottera. I właśnie te książki są oddawane z pokolenia na pokolenie, jeśli można tak powiedzieć. Na początku przeczytała je moja mama, później przeczytał ją mój brat. No i teraz siedzą u mnie i są również przeze mnie przeczytane. I słuchajcie, to jest taka najstarsza oprawa tych książek. I te książki właśnie są w tej takiej najstarszej oprawie. One naprawdę przeszły swoje i to widać. Między innymi na przykład po grzbiecie, który jest cały zagięty. Charakterystyczny dla tych starych opraw cytat. Ale na przykład niestety zgubiliśmy gdzieś Komnatę Tajemnic w tej starej oprawie i musiałam dokupić po prostu nówkę, no ale kolekcja gigantycznej fanki Harry'ego Pottera nie mogłaby się zakończyć po prostu na książkach Harry'ego Pottera. I mamy tutaj również Harry Potter i Przeklęte Dziecko, czyli po prostu kontynuacja, a w zasadzie scenariusz. Następnie mamy Fantastyczne Zwierzęta, również oryginalny scenariusz. Później tutaj takie trzy kolekcjonerskie książki, czyli Baśnie Bardla Biddleya, Fantastyczne Zwierzęta, Jak je znaleźć oraz Quidditch przez wieki. To są takie książki kolekcjonerskie. No i tutaj na samym końcu, myślę, że widzicie, mamy również jeszcze kilka książek związanych z Harrym Potterem. I mamy tutaj, słuchajcie, oprawę Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego z tymi obrazkami, czyli ilustrowana. Oprócz tego mamy tutaj jakąś książkę Magical Places from the Films. Tutaj mam jeszcze jakieś albumy na naklejki z Harry'ego Pottera, coś z Londynu, chyba jakiś takich przewodnik. To jest akurat do gry na PS3 chyba, gdzie można było właśnie sobie czarować. Nie wiem, co to tu w ogóle robi. I jeszcze mamy Harry Potter Podróż przez historię magii. O, mam nawet jeszcze zakładkę z różdżką Harry'ego Pottera. Mam tutaj jeszcze Fantastyczne Zwierzęta, Magiczny Przewodnik po filmie. I mam tutaj coś jeszcze. I to jest, słuchajcie, tak stara rzecz. Są to Fantastyczne Zwierzęta i Jak je znaleźć. I słuchajcie, jest to jakby taki notatnik Newta Scamandera. Ona wyszła jeszcze przed wszystkimi filmami związanymi z Fantastycznymi Zwierzętami. Jak jeszcze nie było w ogóle wiadomo, że powstaną takie filmy. I ona wtedy kosztowała, słuchajcie, 10 zł. Ale ja ją kupiłam, jak wyszedł już pierwszy film i słuchajcie, kupiłam ją na Allegro od kogoś za 100 zł. Za 100 zł, rozumiecie to? Nigdy w życiu nie dałabym drugi raz za to 100 zł. No co, no byłam kolekcjonerką związaną z Harrym Potterem, chciałam mieć wszystko. I to, co jeszcze tutaj mam, to są trzy komiksy związane z Marvelem i z DC. Avengers Zderzenie Światów i Amazing Spider-Man Czerwony Alarm. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o sekcję Marvelowo-Harry Potterowską. I teraz lecimy dalej. Jeśli chodzi o to tutaj, co się znajduje nad Harrym Potterem, mamy tutaj trylogię, a w zasadzie teraz już są cztery części, bo jakiś czas temu, chyba miesiąc albo dwa miesiące temu, wyszła czwarta część, więc na pewno jak tylko przeczytam tą trzecią, to na pewno pójdę do sklepu i kupię, z racji, że jest to seria Remigiusza Mruza o Geraldzie. Są to takie kryminały trzymające w napięciu, są różne sprawy do rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. I to była moja pierwsza książka, ta behawiorysta Remigiusza Mruza, którą ja przeczytałam. I powiem wam, że na początku czytało mi się ją dość ciężko, bo to była zupełnie inny typ książki, niż ja czytałam wcześniej. Ale koniec końców, jak skończyłam, to mi się bardzo spodobała. No i kupiłam kolejne dwie części, Iluzjonista i Ekstremista. Następnie obok Remigiusza Mruza mam tutaj cztery moje ulubione książki, Colin Hoover. I wiadomo, wszystko zaczęło się i od It Ends With Us. Jeśli chodzi o tą książkę, to była naprawdę książka, która skradła moje serce. Ja pamiętam, jak ja po prostu nad nią ryczałam, nad tą książką. Jeżeli ktoś ma problemy takie, że nie może zacząć czytać, to powinien moim zdaniem przeczytać tą książkę, bo ta książka wciąga. Ja ją pożyczyłam mojej koleżance, która też właśnie nigdy nie czytała i kupiła sobie drugą część i z tego co wiem, wciągnęła się i będzie kupować książki dalej. No a druga książka prezentuje się tak. I bardzo dużo osób twierdzi, że ta książka była niepotrzebnie wydana, że to już jest nadmiar tego wszystkiego i tak dalej, a ja uważam, że ona była właśnie potrzebna, bo
tym wszystkim, co się wydarzyło w tej części, taki spokój i w ogóle wszystko powinno być moim zdaniem wydane, ale jednak mimo wszystko moją ulubioną książką Colleen Hoover jest November 9. Jeżeli jej nie czytaliście, to koniecznie, po prostu musicie ją przeczytać. Moja top of the top książka, a jeśli chodzi o Ugly Love, to bardzo dużo osób się zachwycało, ale mi w tej książce podobała się tak naprawdę tylko końcówka. Jak lecimy już tutaj tą górą, to lećmy dalej i przechodzimy teraz do Rodziny Monet, które, kurczę, troszkę ryzykownie jest powiedzieć, że to jest moja ulubiona książka, bo mi się to naprawdę bardzo często zmienia, wystarczy, że przeczytam kolejną książkę i mam takie, dobra, to jest moja ulubiona książka i tak dalej, ale naprawdę, naprawdę to jest kolejne książki, które mogłabym polecić osobom na początek, bo są naprawdę świetnie, fantastycznie je się czyta. One są o nastolatce, której zmarła mama oraz babcia i trafia pod opiekę do swoich 5 starszych braci, których jak się okazuje ma, a wcześniej przez całe życie o tym nie wiedziała. No i z właśnie takiego rodzinnego domu, gdzie zawsze była wychowywana pod skrzydłami mamy i babci, trafia do 5 starszych braci, którzy są tacy specyficzni. To tak Wam zostawiam na zachętę, możecie sobie oczywiście przeczytać tyły. No i teraz wyszła również trzecia część, ale ją również już przeczytałam, tylko że ją pożyczyła narzeczona mojego brata do przeczytania właśnie dzisiaj. Także tutaj normalnie jest jeszcze trzecia część i słyszałam, że wychodzą jeszcze kolejne, także bardzo fajnie. No i lecimy, moi drodzy, dalej. To wydaje mi się sobie zdejmiemy. Mam tutaj zapach i skarbonkę, świnkę. I tutaj mamy kolejną trylogię, którą bardzo, bardzo serdecznie mogę Wam polecić, bo jest również świetna. Napisana przez Monikę Rutkę. Jak widzicie, ta książka jest po wielu przejściach, naprawdę nie wygląda ona dobrze, ale miałam ją na wyjeździe. No i ja, jeśli chodzi o tą trylogię, przeczytałam Spark, Flame i tutaj mam jeszcze Ashes, które wyszło no już jakiś dłuższy czas temu i ja chciałam się za nią zabrać, ale niestety nie pamiętałam kompletnie, co się działo w tych dwóch częściach i pojawiali się bohaterowie i nie mogłam tego totalnie ogarnąć, kto jest kim, więc stwierdziłam, że jak się za to zabiorę od początku, będzie zdecydowanie lepiej, także one sobie czekają w kolejce na przeczytanie. Okej, moi drodzy, a więc pokazałam Wam już całą górę, więc wydaje mi się, że czas z powrotem wrócić tutaj. No i za Harry Potterem znajduje się trylogia, a w zasadzie nie jest to trylogia, tylko tak naprawdę w Polsce jest trylogią, powiedzmy, z racji, że jest ogólnie tych książek 5, ale tylko 3 zostały przełożone na język polski i są to książki Erin Watt i jest to Papierowa Księżniczka, Przeklęty Książę i Pałac Kłamstw. To ja czytałam tak naprawdę tylko pierwszą i te 3 książki są od mojej mamy. Z racji, że jak moja mama przeczytała pierwszą część Rodziny Monet, to zaczęła szukać, czy są jakieś takie podobne książki w tym stylu i znalazła właśnie to i są to naprawdę bardzo stare książki, więc nie ma już szans, że przełożą te 2 ostatnie części na język polski, ale jeżeli spodobała Wam się Rodzina Monet, to również to Wam się spodoba. Następnie te 5 książek, które są tutaj, jest to After. I jak Wam wspominałam o tym, że gdy poszłam do liceum, było głośno o pewnej książce, którą zaczęłam czytać, książka za książką, to było to właśnie After. Ja pamiętam, że jak ja ją kupiłam i zobaczyłam tą grubość, to byłam przerażona. Byłam pewna, że ja to będę czytać po prostu kilka miesięcy, a pochłonęłam to dosłownie w 3 dni i tak się zakochałam, że zaczęłam kupować kolejną książkę, kolejną, kolejną, kolejną i tak przeczytałam całą tą serię i naprawdę była to przez bardzo długi czas moja jedna z ulubionych książek. Chętnie bym do tego teraz wróciła po tych kilku latach i sprawdziła, czy to faktycznie było takie super, jak mi się wydawało. Następnie tutaj mamy Emily Brontë, Wichrowe Wzgórza oraz Jane Austen, Duma i Uprzedzenie, czyli 2 klasyki, do których przeczytania skusiło mnie również After, bo tam są wzmianki, cytaty z tych właśnie książek i stwierdziłam, że sobie je przeczytam i bardzo mi się podobały takie klasyki, które naprawdę warto, warto przeczytać. No i tutaj następnie zaczyna się taka mieszanka książek, bo to są książki z naprawdę różnych okresów w moim życiu. Jedne czytałam bardzo dawno temu, inne czytałam troszkę później, no ale let's go. Tutaj mamy Eleonora and Park. To jest po prostu tak słodka książka. Nasz ostatni dzień to była książka, na którą był bardzo duży hype, ale mi się ona totalnie nie podobała. 3 kroki od siebie oraz Ponad wszystko to są również jedne z pierwszych książek, po jakie sięgnęłam. Pamiętam, że to było tak, że wyszły filmy i bardzo mi się one podobały, więc sięgnęłam po książki. Nawet nie wiem, czy to nie były książki, które ja przeczytałam jeszcze przed After. Miasto Kości, na które oparty jest jeden w ogóle z moich ulubionych filmów, jeżeli go nie oglądaliście, to bardzo Wam polecam. Nazywa się Dary Anioła, właśnie Miasto Kości. Ja mam niestety tylko pierwszą część z tej całej
całej serii, bo one są również bardzo ciężko dostępne. Na scenie mamy tusz Alice Broadway, to była książka, którą poleciłam Martyna, kupiłam ją i ja ją Wam polecałam również na Instagramie, naprawdę bardzo fajna, lekka, przyjemna książka i są chyba jeszcze dwie kolejne części, także warto się skusić, ja akurat nie miałam potrzeby, żeby sięgać po kolejne części, ta jedna stanowczo mi wystarczyła. O, i ta Panika to jest w ogóle książka, którą ja przeczytałam właśnie na ocenę dodatkową z języka polskiego. Następnie Ruchomy Chaos, przeczytałam, bo miał wyjść za niedługo film, a ja byłam ogromną fanką Toma Hollanda, który tam występuje i po prostu przeczytałam na początku, żeby, bo podobno książka była fajna. Następnie mamy książkę Jutro i to jest kolejna książka, a w zasadzie seria, którą ja przeczytałam na dodatkową ocenę na języku polskim. Następnie tutaj mamy Nerw, bardzo fajna, przyjemna, lekka książka. Film mi się bardziej podobał niż ta książka. I ta książka, która jest tutaj, Lisa Price, to jest również książka, którą ja przeczytałam, jak byłam w gimnazjum i pamiętam, że ją akurat bardzo dobrze wspominam, że bardzo szybko ją przeczytałam i była bardzo fajna i do teraz pamiętam, że ta książka była naprawdę świetna. Jest w ogóle druga część tej książki, ale nie wiem, gdzie ją mam. Możliwe, że w tej drugiej biblioteczce. W ogóle okładkę ma przepiękną. Mówię, muszę do niej wrócić i przeczytać ją jeszcze raz, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie była taka super. Teraz przechodzimy już do tej półki, która znajduje się niżej. Mamy tutaj, słuchajcie, cztery książki z trylogii Hell. Mamy Start the Fire i tutaj sobie ułożyłam to tak, że jest napis Veni, no ale oczywiście to są te książki, już Wam pokażę. Proszę bardzo, to są te dwie książki i na tych motylkach tutaj tej drugiej książki jest właśnie napisane Veni i tutaj to się tak wkłada. No tutaj mamy oczywiście Burn the Hell i mamy napis Vidi i został nam tylko Vici, także czekam, mam nadzieję, że jak najszybciej zostaną wydane dwie kolejne części. Tutaj mamy kolejną książkę od Remigiusza, Listy z Zagrobu i to jest książka, którą ja dostałam na urodziny od moich znajomych. Kolejne książki, które tutaj mam, to jest Zanim wystygnie kawa. Następnie tutaj kolejna książka, to jest w ogóle ostatnio przeze mnie przeczytana książka, jest to Nicholas Sparks, Kraina Marzeń. Przeczytajcie sobie tył i jak nie macie aktualnie co czytać, to przeczytajcie tą książkę chociażby tylko dla tej końcówki. Następną książką, którą tutaj mam, to jest Delia Owens, Gdzie śpiewają raki. Przepiękna książka, naprawdę, po prostu ta książka jest świetna. Jak opisy przyrody w filmie, który powstaje na podstawie tej książki, będą tak piękne, jak w tej książce, jak ja sobie to wyobrażałam, to naprawdę ja muszę koniecznie obejrzeć ten film, bo ta książka jest przepiękna. No i tutaj teraz zaczynają się książki, które kupiłam, ale jeszcze nie miałam okazji przeczytać. Zacznijmy od Okrutnego Księcia, ale pożyczyłam Martynie i Martynie bardzo się podobało, ona bardzo lubi fantazy i takie rzeczy, także jej się naprawdę bardzo podobało, więc ja też kiedyś po to sięgnę na pewno. Następnie mamy tutaj Bezgwiezdne Morze i to jest książka, którą poleciła mi właśnie Martyna. No ja, jeżeli to nie jest Harry Potter, to ja na fantastykę muszę mieć naprawdę ogromną ochotę, ale również będę chciała to przeczytać, bo mówiła, że jest fajna. Teraz jest tutaj taka mieszanka, z racji, że zaczynają się romanse i mamy tutaj taką mieszankę. Mamy książkę Siedmiu Mężów Evelyn Hugo, którą czytałam. Następnie mamy książki Colin Hoover i Confess czeka na przeczytanie, jeszcze tego nie przeczytałam. Tutaj mamy Nagie Serca, które przeczytałam. Następnie mamy, proszę bardzo, Hopeless, które czeka na przeczytanie. I następnie mamy trzy książki po angielsku. I jest to Leila, właśnie od Colin Hoover. Mamy Without... O, tutaj jakaś zakładka. Without Merit, również od Colin Hoover i mamy We Were Liars i to są trzy książki w mojej biblioteczce, które są po angielsku. I ostatnia książka, którą tutaj mam, to jest książka, którą aktualnie czytam i jest to książka Gdzie jesteś, piękny świecie. Także jak widzicie, ja ją dopiero zaczęłam, dzisiaj ją zaczęłam, także nie przeczytałam jeszcze dużo. Teraz przejdziemy do książek, które są tutaj i są to książki typowo rozwojowe, które niektóre z nich czytałam, niektóre nie, niektóre tylko częściowo. Mamy tutaj Czakry, Źródła Energii, Praktyczny Poradnik. Następnie mamy tutaj książkę Joseph Murphy, Sekretna Droga do Odkrycia Pewności Siebie. Następnie mamy tutaj Moc Przyciągania Szczęścia, Potęga Podświadomości, czyli wydaje mi się jego najpopularniejsza książka. A, i tutaj mamy jeszcze tylko takie kolorowanki. No i tutaj mam jeszcze książkę Mleko i Miód, czyli książkę z różnymi cytatami. Five Minute Journal, Dziennik i tutaj jeszcze mam taki zeszyt, w którym zapisuję nuty do grania na pianinie. I teraz na szybko pokażę Wam jeszcze biblioteczkę, którą dzielę z moją mamą, bo to tak naprawdę jest już wszystko. Okej, moi drodzy, więc tak to wszystko się tutaj prezentuje. No jak widzicie, jest ich naprawdę tutaj dużo tych książek. W większości nie są to moje książki, ale na przykład po lewej stronie, z racji, że bardzo lubimy podróżować, to mamy po prostu masę różnych przewodników. Tutaj, tutaj,
tutaj, to wszystko to są przewodniki. Nawet kiedyś były takie edycje gazetki Voyage i moja mama to zbierała. I następnie po tej stronie tutaj są różne książki rozwojowe, związane z dbaniem o siebie, różnego tego typu rzeczy. Tutaj jakieś książki o wychowaniu też widzę, transferring. No nie mam pojęcia, bo te wszystkie książki czytała moja mama, więc ja się aż tak na tym nie znam. Następnie mamy tutaj i tutaj dwa rzędy książek kulinarnych. No i następnie na samym dole tutaj tak naprawdę jest moja półka. W głównej mierze są tutaj moje stare lektury, bądź też książki, na które szkoda byłoby miejsce w tej głównej biblioteczce, bo na przykład były słabe, nie podobały mi się lub coś w tym stylu. Tutaj kolejne lektury, Kordian, Pan Tadeusz, Jądro Ciemności, Wesele, Potop, to wszystko jak się uczyłam do matury. Tutaj mamy jeszcze Zmierzch. Tej książki wam nie polecam, była naprawdę strasznie słaba jak dla mnie. Tak samo ta. To nie jest do Diabła Love Story. Tej nie czytałam, bo okazało się, że to jest jakaś druga część, kontynuacja. I stwierdziłam na początku, kupię jakąś pierwszą część, która tam była, ale koniec końców nie kupiłam. Także może kiedyś jeszcze to przeczytam. No i Tatuażysta z Auschwitz, jeżeli interesują Was takie tematy, no to bardzo fajna książka. Bardzo fajną historię przedstawia. Moi drodzy, a więc to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dajcie mi koniecznie znać, czy coś takiego Wam się podobało. Mi naprawdę bardzo przyjemnie się coś takiego nagrywało, bo bardzo lubię gadać o rzeczach, które mnie interesują. Także dajcie mi znać, czy chcecie więcej takiego kontentu. No i co, ja już się z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do następnego i pa, pa!